Cześć, jestem Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, w końcu się doczekaliśmy kolejnej aktualizacji. Tak naprawdę ja nie sądziłem, że zostanie ona jeszcze dzisiaj wprowadzona do gry, ale naprawdę mega się jaram, że już możemy się cieszyć dzisiaj aktualizacją. Jeżeli wy też się jaracie, strzelcie łapeczkę w górę, pokażcie ile nas jest i ile osób czekało z upragnieniem na tą aktualizację. A wraz z tą aktualizacją do gry zostały dodane nowe tryby, nowe mapy oraz nowa postać, którą dzisiaj sobie z pewnością odblokujemy, a będzie nią B. Jak widzicie, moi drodzy, mamy nowe lobby i mam do otwarcia aż 170 skrzynek, które dzisiaj sobie otworzymy i będziemy polowali na nowego zadymiarza. Ale zanim zaczniemy dzisiejsze polowanie, moi kochani, chciałem was zaprosić dzisiaj na live'a o godzinie 17 bądź 18. Zobaczymy, jak się wyrobię, gdzie będziemy grali nowe tryby oraz testowali nowego zadymiarza. Dodatkowo, moi drodzy, w sklepie pojawiły się nowe świąteczne skiny, na które z upragnieniem czekałem. Spójrzcie, mamy czerwononosą Nitę z miśkiem, jest przecudowna, święty Mikołaj oraz pomocniczka Penny. Moi drodzy, mało tego, z racji tego, że idą święta Bożego Narodzenia, przygotowałem dla was przekozacki konkurs, gdzie trzy osoby wygrają te trzy skiny, czyli wszystkie skiny świąteczne. A wystarczy, że dołączycie do mojego Instagrama, do którego link macie w opisie, a pod dzisiejszym zdjęciem konkursowym oznaczycie trzech swoich znajomych. Przypominam, że nie mogą być to sławne osoby, tylko muszą być to rzeczywiście wasi znajomi. Sprawdźmy, czy w zadymiarzach mamy nowego zadymiarza. Oczywiście, że tak. Zadymiarze do odblokowania B. Nowi zadymiarze już wkrótce, czyli Max niestety nie możemy teraz odblokować. Dopiero będziemy mogli ją odblokować za 2 dni i 18 godzin. Okej, otwieramy sobie skrzyneczki. Lecimy. Ja będę wszystko przeskipowywał. Jeżeli postawić pokaże się nowa postać, no to oczywiście wam to wszystko ładnie pokażę. Okej, 30 skrzynek za nami, póki co leci sam gold. Ja dziękuję, dawajcie B, ja chcę B. Mam nadzieję, że mi wypadnie dzisiaj. O, gwiezdna moc. Mocny rzut, Karol rzuca kilofem z prędkością zwiększoną o 13%, dzięki czemu broń szybciej leci i wraca w jego ręce. Cudownie. Oj, kolejny star power, gwiezdna moc, zwinięty wąż. Morty zyskuje pasek sprintu, gdy jest on pełny. Zasięg sprintu zwiększa się 75%. Po wykonaniu trzech sprintów potrzeba 3,5 sekundy, aby pasek się naładował. Wow, kozacko. Moi drodzy, do końca zostało 20 skrzynek. Wow, kolejny star power do Ems. Zła karma, przeciwnicy, którzy znajdują się w chmurze toksycznego sprayu Ems, odnoszą zwiększone obrażenia 20% za każde trafienie. Wow. Ale ja nie chcę star powerów, ja chcę postać. Będę musiał kupować megaboksy. Normalnie będę musiał kupować megaboksy, coś mi się wydaje. I ta B będzie mnie kosztowała. Oj słono, oj słono. Supercell mi nie zrobi takiego prezentu, żeby za darmo mi ona wypadła ze skrzynek. 9 skrzynek do końca. Dawaj. Oddaj, oddaj B, wariacie. Nie, jedna. Nie wierzę. 170 skrzynek otwartych i nie wypadł zadymiarz? Wy chyba sobie żartujecie. Chyba sobie żartujecie. Dobra. Kupujemy megaboksy. Okej, moi drodzy. Nie wypadła postać. Zostawcie łapeczkę w górę, bo wydaję pieniądze na tą gierkę. Zastanawiam się, który pakiet kupić. Jak szaleć, to szaleć. 950 gemów. Ja też chcę, moi drodzy, pod tym filmem widzieć 20 tysięcy łapek. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. 250 zł poszło na gierkę. Lecimy z openingiem. Mega boksów nawet nie ma w przecenie. No i dawaj. Jeden przedmiot. Co tu się wydarzyło? Talerz pobiłem, wariacie. Talerz pobiłem z tego wrażenia. Wypadła. Za 250 zł wypadła. Moi kochani, podbijam stawkę. 30 tysięcy łapek. Au! Kto to teraz posprząta, przepraszam. O, jeszcze bonus. Cudownie, nie sądziłem, że wypadnie tak od razu z pierwszego megaboksa. Ulepszmy tą wariatkę. Co jest? Aha. Dobra, to teraz co, ja nie mam punktów mocy? Niby tak, że niby nie mam punktów mocy. Ja sobie kupię, nie? Kupię punkty mocy, co? 165, a jak? Jeszcze jeden, nie? A co? Co mi tam? Jeszcze star powera dropnę. 3 przedmioty! Bonus! A nie, bonusy, dobra. Wow, srogi megabox. I uwaga, 16 golda. A jeszcze jeden. No i bonusik, pięknie. Pięknie! Pięknie, moi kochani. Jest i wariatka, ulepszamy. Jazda.
Dobra, mamy B na mocy 7. Zróbmy tak, że nie będę jej ulepszał na full. Na razie zostawmy sobie taką, jaką ona jest. Ma 0 pucharków. Zagrajmy sobie meczyk, a w następnym odcinku, jak zrobicie ładne łapki, to ją wymaksujemy i będziemy polowali na Star Power. Okej, lecimy z meczykiem pierwszym solo. No jestem mega ciekawy, jak się gra tą postacią. Naprawdę jestem mega ciekawy. Z tego, co mi wiadomo, to ta postać bije... A, po 1040. Dobrze. Po 1040 bije w skrzynie. A z tego, co się dowiedziałem, jeżeli trafimy raz w zadymiarza, to drugi strzał będzie już trzykrotnie większy. Czyli w tym przypadku no ponad 3000 będzie biła. Zależy, ile będziemy mieli power cubesów, bo wiadomo, im więcej power cubesów, tym podstawowy atak jest silniejszy. Okej, okay, teraz znajdźmy jakiegoś oponenta B. Ale to jest przekozacka pszczółka. Dostał. Okej, okay, czyli ta pszczółka po prawej już jest naładowana. 3000. 2800. Ul! Leży! Leży czy nie? Leży! Leżysz! Wariaciku, nie chciałbym tak przegrać pierwszej gierki! Zwróciliście uwagę, że jak nasza... Oj, coś idzie. Jak nasza B zaatakuje pierwszym atakiem, to ta pszczółka koło niej zaczyna się świecić, czyli to nam sygnalizuje, że nasz kolejny atak będzie silniejszy. Z tego co rozumiem. Dobra, widzicie? Ojojoj. Ojojoj, ale siadło! Byku, coś mi się wydaje, ta postać dostanie nerfa. Bo takie osoby, które grają mega dobrze perką, to patrzcie, co będą robić. Ała! Wowi! 9000! 9000, przepraszam. 9 power cubesów. A, ultimate atak jest aż tak szeroki. Lećcie, pszczółki, zjedzcie tego Leona. Hop! No i dobra. Nie wiem, byku, co ty zrobisz? Chyba nic. No właśnie, nic nie zrobił. Pierwszy winek w dobrym stylu. Ten Frank prawie nie porobił. Coś mi się wydaje, że ta B będzie jednym z moich ulubionych zadymiarzy. A wy dajcie znać w komentarzu, czy już odblokowaliście tą postać i możecie napisać GG za tą gierkę. Okej, moi drodzy, lecimy z kolejnym meczekiem. Powiem wam tak, jaram się, że aż. Nie, mega się jaram tą nową postacią. Sprawdzimy, jak teraz nam pójdzie. Mam dwie skrzynki. I jest Mortis na dole. Dobra, postaramy się tego Mortisa jakoś położyć. Dobra, raz dostał. I leży. Ładnie. Powiem wam, że mega kozak hity. I przypominam, że ta postać jeszcze nie jest na fullu. Ale przyjęła. Łapcie. Łapcie ją. I do widzenia. Pięknie to zrobiłem. Muszę teraz sprawdzić, czy jak uderzę oponenta, następnie uderzę... Dobra, pierwszą położę. A! Jednak działa. Dobra. Czyli patrzcie, uderzamy oponenta i nas atak kolejny już będzie za 4 koła. Tak jest. Bije już wtedy 4000. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale go zaskoczymy. Ale ją zaskoczymy, tą pamkę. Ona się tego nie spodziewa. Aj, nie, myślałem... Dobra, dobra, zwracam honor. Myślałem, że poleci. Posępi się po te power cubesy. Hop, ty leżysz. Nie trafiłem. Jakim cudem? Dostała. Dobra. Ona jest łamana w pół. Dawaj, pomka. BUM! 5000! Co tu się dzieje? Co tutaj się dzieje z tą postacią? Ona dostanie nerfa, więc wbijajcie jak najwięcej puszek na niej. Ja dzisiaj też live'a odpalam, więc zapraszam wszystkich na live'ika i siadasz! Wow! Hop! 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 Bomba! Hop! Dobra! Dobra, byku! Oj! Ojojoj! Ojojoj! My też wiemy. Dobra. Bocik chyba ją połamie w pół. My też wiemy, kiedy pszczółka będzie żądlić. Aj, nie trafiłem, teraz siada. Dobra, spowolnimy jeszcze tego bota. Pomożemy jej zabić bocika, chodź bocik. Bocik, nie bij. Nie bij tej mordeczki. Ojoko. Dawaj, Ojoko, hop. Oła, Ojoko. Wariacie. Wariacie. Dobra, straciłaś swoją szansę. Ale piękna zabawa! Ojoko! Leży! Leży! Tak, leży! 295 HP! Ale tutaj się grubo zabawiłem z tą postacią, ale i tak
Kozak to wyszło, zostawcie łapeczkę w górę. Zapraszam też dzisiaj na live'a, godzina 17 bądź 18, więc koniecznie wpadnijcie. Okej, okay, sprawdźmy sobie ten nowy event, rabunek prezentów. Wiem, że tutaj musimy prezent przenieść na swoją stronę, tak jak w trybie Capture the Flag. Pewnością kojarzycie ten tryb. W wielu grach był stosowany. Ta tara leży. Tak jest, tara leży. Dostał ten Mortis, ojejku, nie sądziłem, że aż tak kozacko przyjmie. Dobra, leży. Ej, spowolnie, ej, spowolnie, uciekaj. Ucikaj. Rzucam tym prezentem. Dośrodkowanie w pole karne i Farel strzela i gol! Pierwszy prezent przelatuje. Bomba. Wow. Tutaj śmignęło, śmignęło. Bomba, dobra. Ta B, ona jest już do porobienia, więc tutaj nawet nie ma sensu ją obijać. Co jest? O, Mortis! Porobił, porobił. Nie sądziłem, że będzie stał w krzaku i czekał na ten prezent. Wiecie co? A miałem załadowaną pszczółkę. Myślałem, że go uderzę i dosyć sporo mu zadam damage'a, ale jednak się nie udało. Tatara siada, tak jest. Tutaj mam jeszcze wieżyczkę leczącą. Leży. Nie trafiłem tej bi. Teraz! Ale siadła. Cudownie, okej. Okay. Leci ulcik. Mortiska. Mortisek, Eluwinka. Ojejoj. Nie, dobra. Ta bi ma lagi, więc total koks. Koks total. Porobiony ten Mortis jeszcze. No nie mam pytań. Ej, Tara, oddaj ten prezent. Co ty? Dobrze, 2-0. Au, au, gwiazda gry Farel. Jakby mogło być inaczej. Także moi kochani, to by było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę, subskrybować kanału. Bierzcie udział w konkursie, ponieważ wygrywałem aż 3 osoby wszystkie skiny świąteczne. Link do konkursu jest w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Dajcie to znać w komentarzu, czy udało wam się już oblokować B. Ja dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się za domiarze. Cześć!